Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie prezesie. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie prezesie, dziś wielki sukces rodziny Radia Maryja. W Toruniu została uruchomiona symbolicznie ciepłownia, która korzysta z wody geotermalnej, zapewni ciepło, ciepłą wodę, ogrzewanie w zimie dla części mieszkańców Torunia. To sukces, ale droga tej inwestycji do dzisiejszego dnia trwała tak naprawdę kilkanaście lat. To długa, wypoista droga, duży projekt, który napotkał też pewne przeszkody w takim wymiarze politycznym. Jak pan z tej perspektywy czasu, tych kilkunastu lat, ocenia cały ten proces? Można by powiedzieć, że sukces rodziny Radia Maryja, ale też generalnie sukces Polski, sukces Torunia, bo dla rodziny Radia Maryja to nawet bym powiedział satysfakcja, że mieliśmy rację. Można powiedzieć, mieliśmy rację, ojciec dyrektor miał rację i ci wszyscy, którzy się w to zaangażowali, ojciec Jan Król, pani dyrektor Lidia Kochanowicz, pan profesor Jan Szyszko, no przecież niebagatelna rola również jego, wspaniałej osoby. Z perspektywy czasu należy powiedzieć, ja to widzę z perspektywy czasu samego dofinansowania, bo otwory badawcze, a od tego trzeba zacząć funkcjonowanie geotermii, robienie geotermii. Zaczynamy zawsze od otworu badawczego. I to była też właśnie droga trudna, bo na ten otwór badawczy, na który generalnie rzecz biorąc normalnie dostaje się środki, bo to są otwory, które służą badaniom, które robi państwo, aparat państwowy. Administracja państwowa ma za swój cel robienie badań geologicznych dla rozpoznania budowy geologicznej kraju. I to jest domena państwa i za to należą się środki, należy finansować to w 100%, żeby nie ponosił tego inny podmiot, no bo to są badania na rzecz archiwum geologicznego i one są potrzebne do tego, żeby rozpoznać budowę geologiczną kraju. I na to każdy dostaje pieniądze, kto się zgłosi z samorządów. Jeśli oczywiście to ma uzasadnienie, sens i może być finansowane. I taka też sytuacja miała miejsce właśnie w tym przypadku, gdzie Toruń, Fundacja Lux Veritatis zgłosiła się z takim projektem, żeby zbadać budowę geologiczną kraju właśnie w tym miejscu w Toruniu, gdzie właśnie oddawaliśmy dzisiaj geotermię. I dofinansowanie oczywiście zostało przyznane, bo zgodnie z prawem każdy takie dofinansowanie dostawał. Samorządy, jednostki tego typu mogły również dostać dofinansowania, w związku z tym takie dofinansowanie zostało przyznane i później zaczęło się, trochę pogorszyła się sytuacja, ponieważ no chyba jednak beneficjent nie był właściwy dla naszych następców, bo zmieniła się wówczas władza. Ta pierwsza umowa to była połowa roku 2007. A pod koniec roku Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę. Moja skromna osoba została odwołana również z funkcji wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaczęła się gehenna tej inicjatywy, bo już nie powiem, że jakichś osób może, ale zapewne również też. I zaczęła się gehenna w postaci tego, że zaczęto szukać natychmiast, jak tą dotację odebrać, jak to przedsięwzięcie sparaliżować. I robili to pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tu musimy przypomnieć, że na polecenie ówczesnego wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego, który się spotkał, jednoznacznie takie polecenie wydał. Z tego mamy notatkę służbową, która potwierdza to. Tak jest, niestety to prawda. Przykro mi to powiedzieć, bo generalnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma naprawdę świetnych pracowników, wykwalifikowany zespół, ale tu trafiły się osoby, które no chyba jednak patrzyły zbyt jakoś politycznie, czy zbyt jakoś, nie, no w każdym razie nie merytorycznie i były przeciwne i tak się stało, że zostało to przedsięwzięcie, została podjęta próba sparaliżowania i odebrano dotacji. Nie ma wątpliwości co do tego, ja wówczas nie miałem wątpliwości co do tego, że to było bezprawnie, ponieważ generalnie rzecz biorąc Narodowy Fundusz nie robi nigdy takich rzeczy. Trzeba nie realizować przedsięwzięcia, albo te pieniądze zdefraudować, albo coś złego zrobić takiego, co powoduje, że dotacje się odbiera, że przerywa się
no, proces finansowania czy realizacji przedsięwzięcia. Taka sytuacja nie miała tutaj miejsca w żaden sposób, zresztą co potwierdził sąd, bo również wykazał, że nie dowiedziono w żaden sposób tego, że realizacja była robiona z uchybieniami takimi, że można było odebrać dofinansowanie, ale tu się tak stało, czyli zafunkcjonowały względy polityczne, niemerytoryczne. 2016 rok, Sąd Okręgowy w Warszawie, sędzia mówi wprost, w ocenie sądu wypowiedzenie umowy przez fundusz było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi ze zwyczajami, skoro w wypowiedzeniu nie wskazano faktycznych i szczegółowych okoliczności uzasadniających wypowiedzenie, to jest treść orzeczenia sądowego. Panie prezesie, ta decyzja też została podjęta przez pracowników funduszu w sytuacji, gdy beneficjent już podpisał konkretne umowy na realizację tego projektu. Dokładnie, tym bardziej jest to zadziwiające, że jeśli realizuje się przedsięwzięcie, które dla nas przecież jest ze wszechmiar korzystne, bo odnawialne źródło energii w takiej postaci, najlepsze możliwe odnawialne źródło energii, bo bezemisyjne, nie powoduje odpadów, niekontrowersyjne społecznie, jest bezpieczne absolutnie i dostępne, kiedy tylko sobie życzymy. Takie odnawialne źródło energii jest po prostu ze wszechmiar pożądane. Wówczas my takie przedsięwzięcia wręcz wspieramy, chcemy, żeby je zrealizować do końca i przychylamy się do wszelkich próśb, tylko żeby po prostu takie przedsięwzięcia się powiodły i zostały zrealizowane. Natomiast tu bez powodu, czyli nie to, żeby był jakiś powód, bo nie, to zaczęto przeszkadzać w realizacji tego przedsięwzięcia. No więc to spowodowało, że słusznie zresztą beneficjent lub Fundacja Rehabilitatis no, upomniała się o te środki do sądu. Na szczęście właśnie dzięki determinacji, dzięki właściwym decyzjom podjętym właśnie wśród beneficjenta, czyli tak naprawdę i przez panią prezes, i przez ojca Jana Króla, z tego co wiem, i przez ojca dyrektora, udało się to, że tak powiem, nie spowodować zaniechania realizacji tego przedsięwzięcia, tylko to przedsięwzięcie kontynuować. No i dzisiaj już mamy ostatecznie potwierdzony i namacalny sukces, czyli działającą geotermię toruńską. I co ważne, ten odwiert badawczy, bo to chodziło o finansowanie odwiertu badawczego, sfinansowała rodzina Radia Maryja, czyli dobroć serca naszych słuchaczy, naszych widzów. I korzysta z tego cały kraj, bo w tym pierwszym etapie no, zapłacili za to słuchacze, żeby właściwie państwo, polscy naukowcy mogli z tych badań skorzystać. Zdecydowanie tak, bo mamy tu oprócz korzyści ciepła geotermalnego, po prostu zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych wynikających ze spalania paliw kopalnych, więc korzysta z całego kraju, nawet można powiedzieć szerzej, Europa czy generalnie globalnie korzystamy z tego, że mniej emitujemy zanieczyszczeń do powietrza, korzystamy z najczystszego możliwego odnawialnego źródła energii. Ja jeszcze tylko przypomnę, że i ja również niestety miałem przykrości związane z tym, bo byłem ciągany w prokuraturach i sądach, musiałem się tłumaczyć z tego, że podjąłem, bo również przecież brałem udział jako zarząd, podjąłem również decyzję o przyznaniu tego dofinansowania. Naprawdę przejrzysty absolutnie proces, który trwał też przecież tak, jak dzisiaj było już powiedziane na konferencji, wspaniałej zresztą konferencji, która mi świetnie to jeszcze tak odnowiła tą całą sytuację. Trwał przecież rok. Rok było sprawdzanie wszystkiego, rady nadzorcze, tłumaczenie. Ja nie przypominam sobie naprawdę, a wiele lat pracuję w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, takiego wniosku, żeby był tak dokładnie przeanalizowany, przeczesany co do każdego szczegółu. Także no, sukces, ale jednak można by powiedzieć trochę obłożony niepotrzebnymi zaostrzeniami, a nawet bym powiedział, najgorsze jest to, że po prostu za długo to trwało. Przecież już ileś lat moglibyśmy korzystać z tego odnawialnego źródła energii i ileś lat już mogą być trwać to, że nie emitowalibyśmy w to miejsce substancji szkodliwych, o co tak teraz wszystkim chodzi. Czyli tej władzy, która odebrała tę dotację, tej władzy, która spowodowała te perturbacje, chodziło rzekomo o czyste powietrze, no ale nie chodziło, skoro w takich procesach powodują takie sytuacje, że musieliśmy emitować to co moglibyśmy. Panie prezesie, ostatecznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z fundacją zawarły te dwa podmioty porozumienie. Fundusz zapłacił odszkodowanie fundacji. Było to medialnie przedstawiane jako jakiś specjalny ukłon ze strony władzy wobec toruńskiego ośrodka, ale patrząc na fakty, to tak naprawdę fundacja mogła się starać o około 40 milionów złotych, bo tu chodziło i o kwestię tej przyznanej, a odebranej politycznie dotacji i też odsetek, które zostały wygenerowane. Fundacja zrezygnowała z tych odsetek. Zdecydowanie tak. Przecież te decyzje, które zostały podjęte, to powinien tak naprawdę zapłacić ktoś, kto te decyzje podjął, te odsetki, prawda? Ówczesny zarząd na polecenie pana Gawłowskiego czy innych osób
takie decyzje podjęły. W związku z tym spowodowały określone straty. No to oni powinni zapłacić tak naprawdę, skoro takie rzeczy zrobili. A tymczasem no faktycznie sąd podjął decyzję zdecydowanie po stronie beneficjenta Fundacji Lux Veritatis i zatwierdził tą ugodę, bo też tak było, że tu została ugoda podjęta i sąd zatwierdził tą ugodę, stwierdzając, że nawet została, że sąd, zdaniem sądu środków należało się więcej niż wynikałoby co z ugody. Także Narodowy Fundusz nawet na tym zaoszczędził. Co nieco, co należałoby no, jakby tutaj podziękować, a jednocześnie gorąco i naprawdę przeprosić za to wszystko, co tamta władza, no niedobra władza, bo przecież tak nie można robić, co tamci ludzie zrobili. Wicepremier w rządzie premiera Donalda Tuska, Janusz Piechociński z Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział wprost, kwestia geotermii toruńskiej stała się elementem gry politycznej i to był główny powód, dla którego geotermia nie otrzymała publicznych środków, które powinna otrzymać. Koniec cytatu. Panie prezesie, chciałbym zapytać, bo w związku z tym całym politycznym naciskiem, tymi działaniami wymierzonymi w Fundację Lux Veritatis, ale tak naprawdę w rodziny Radia Maryja, wokół geotermii szeroko pojętej narosło wiele mitów i zdaje się, że ta polityczna decyzja doprowadziła do pewnej chyba niechęci też części Polaków do tego odnawialnego źródła energii i być może też opóźniła rozwój innych ciepłowni w całym naszym kraju, bo być może ktoś tam się, jak zobaczył tą sytuację, drugi raz mocno zastanowił, czy składa się do Narodowego Funduszu. No niestety tak, to odbiło piętno właśnie przede wszystkim na sytuacji rozwoju odnawialnych źródeł energii, tak naprawdę najczystszych i najlepszych, jakich jest geotermia. Nie powiem, że najtańszych, ale taka jest rola państwa, żeby też wspierać te, powiedzmy, rozwijające się źródła energii, bo o ile byśmy ileś lat już to rozwijali, ten wyjątkowy i naprawdę najlepszy rodzaj odnawialnego źródła energii, wówczas byśmy byli już do przodu technologicznie, wówczas też na pewno byłoby już taniej. Ale skoro tak się stało, trzeba powiedzieć, że no to było bardzo no niekorzystne z punktu widzenia właśnie rozwoju OZE. Społeczeństwo nasze też jest nieufne, jeśli ma widzieć sytuację taką, że tutaj są takie zdania, że tu się pokazuje w jakiś sposób oczernia, no hejtuje pewne jakieś rozwiązania. Wówczas się staje to, no, zaczynają się ludzie zastanawiać. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Geotermia jest po prostu absolutnie najlepszą odnawialną źródłem energii i trzeba je wspierać i wówczas byśmy już byli parę kroków do przodu. Zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, krytycznej można powiedzieć sytuacji w Europie, jeśli chodzi o kryzys energetyczny. A ja powiem jedną rzecz. Ja byłem teraz na kongresie na zjeździe ciepłowników polskich, którzy na zjeździe takich osób, które teraz się parają z tymi problemami, z zakupem węgla, gazu, z procesami przekształceń, modernizacji swoich przedsiębiorstw ciepłowniczych. I tam było na wprost powiedziane, że tylko ludzie z geotermii chodzą uśmiechnięci, a reszta ma miny na kwintę. I nos na kwintę, bo jednak ma, no jest z tym duży problem, a geotermia w tej chwili może powiedzieć, my takiego problemu nie mamy, my jesteśmy niezależni, my czerpiemy ciepło z wnętrza ziemi, ciepło tańsze i będzie coraz tańsze, w sensie powiedzmy, że nie będzie tych wzrostów cen takich jak powiedzmy innych nośników czy inflacja. I to zresztą pokazała już geotermia podhalańska, która się znakomicie rozwija i inwestuje, mimo że ma tak duży obszar i duże koszty, inwestuje dalej i obniża ceny energii, ceny ciepła dla odbiorców. Tam jest tak dużo chętnych na przyłączenie na Podhalu w Zakopanem, że nie ma szansy w tej chwili tak szybko ich przyłączyć. Z dnia na dzień nie da się zrobić przyłączenia do geotermii, ale jeśli się to dobrze zaplanuje i to będziemy też do tego dążyć, tu z prezesem Wojciechem Ignacokiem z Zakopanego będziemy też dążyć do tego, żeby jak najwięcej jednak źródeł, odbiorców do tego źródła przyłączyć. Bo panie prezesie, wydaje się to być bardzo proste. Robimy odwiert próbny, który oczywiście wymaga dużych kosztów, ale w wielu właściwie miastach powiatowych, miejscowościach mamy rozwinięte sieci ciepłownicze, więc wystarczy tak naprawdę stworzyć ciepłownię geotermalną i podłączyć ją do systemu, który już w mieście istnieje. Tak jest. I resort klimatu i środowiska pod kierownictwem pani minister Anny Moskwy stworzy nowe programy, tworzy dobrą atmosferę dla geotermii. Wydaje mi się, że nawet no, najlepszą w ostatnich latach, bo to odnowienie, które spowodował profesor Jan Szyszko i wcześniej i teraz już w roku 2015, jak został ministrem, to spowodowało, że
od nowa wracamy, rozwijamy tą geotermię. Pojawiło się wiele nowych, ciekawych projektów. W tej chwili jest zwiedzonych 15 kolejnych otworów geotermalnych. To jest proces niestety nie krótki, bo do tej geotermii trzeba zrobić ciepłownię i ją przyłączyć do systemu ciepłowniczego, ale jest kolejnych złożonych już ponad 50 kilka wniosków, 52 wnioski bodajże, na kolejne odwierty, które chcą być wykonywane w kraju. I teraz będzie to podlegało ocenie i będziemy mieli kolejne jakby inwestycje do oceny. Wydaje mi się, że będziemy je realizować. I wydaje mi się, że będziemy zachęcać i również zachęcać duże miasta, ponieważ tu tego jeszcze procesu nie widać. Warszawa, Wrocław, albo Poznań, czy Szczecin, no do tej pory jakby nie chciały korzystać z tych możliwości i będziemy chyba my tutaj, bo mamy też spółkę Geotermia Polska zawiązaną do rozwoju geotermii i będziemy też za pośrednictwem tej spółki trafiać do samorządów i namawiać, a nawet dokapitalizować, czy wspólnie wchodzić w przedsięwzięcia geotermalne z samorządami. Tu wielkie podziękowania należą się właśnie ojcom, ojcu dyrektorowi i ojcu Janowi, pani Lidii Kochanowicz za to, że z tą determinacją tak podeszli do tego i nie spowodowali, nie zniechęcili się po tym wszystkim, cośmy tu właśnie powiedzieli, do realizacji tego przedsięwzięcia, a również dzięki profesorowi Janowi Szyszko tą geotermię już niestety bez jego udziału w tej chwili, ale z udziałem, bym powiedział, no już powiedzmy z tamtej strony, z tej lepszej strony życia, będziemy ją dalej wykonywać. Jestem co do tego stuprocentowo przekonany. W 2015 roku na szczycie klimatycznym w Paryżu, na spotkaniu z przywódcami państw z całego świata, pan profesor Jan Szyszko, jako przedstawiciel polskiej delegacji, mówił właśnie o fenomenie geotermii w Polsce, jako ten przykład podawał odwierty w Toruniu. Panie prezesie, na koniec chciałbym zapytać, bo mówimy o konkretnych, dużych kwotach, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje na te inwestycje proekologiczne, zeroemisyjne, które zmieniają też obraz naszego kraju, ale wielu pewnie się zastanawia, no skąd są te pieniądze na to wszystko. No właśnie, i to trzeba tutaj podkreślić. Bardzo dobrze, że pan redaktor o to spytał, bo trzeba podkreślić, że to są pieniądze krajowe. To są pieniądze krajowe i to są pieniądze znaczone na badania geologiczne, czyli ich nie można wykorzystać w inny sposób, bo pieniądze znaczone muszą być wykorzystane tylko i w ten i wyłącznie sposób. A więc te prawie pół miliarda złotych, które mamy na i odwierty badawcze, ale również programy ciepłownictwo, przepraszam, Geotermia Polska, mamy kolejne środki na rozwinięcie tej geotermii i staramy się o kolejne pieniądze, być może się uda właśnie, mam nadzieję, że wkrótce, z funduszu modernizacyjnego środki na, a tuż będzie jeszcze większe środki, bo to byłby już wtedy miliard złotych na rozwój geotermii w Polsce. I to są trzy dekady już ponad funkcjonowania Narodowego Funduszu i wspierania tych inwestycji. Tak jest. Być może uda nam się też zrobić tak, że bo nasz system to Narodowy Fundusz, Wojewódzkie Fundusze i Bank Ochrony Środowiska, że właśnie teraz włączymy w to wszystko jeszcze wojewódzkie fundusze, które będą tym takim stymulatorem tego procesu w regionie. I tu już mamy pierwsze rozmowy z województwem wielkopolskim i z wojewódzkim funduszem mazowieckim, aby właśnie te projekty pilotażowe robić. Chcemy jeszcze zawalczyć o województwo łódzkie i zachodniopomorskie, ewentualnie właśnie kujawsko-pomorskie, bo tutaj też jest najwyższy potencjał. Przy czym nie zamykamy się absolutnie na żadne inne regiony, ponieważ po prostu wystarczy jednak no, korzystać z tego otworu w inny sposób, ale zawsze będzie to sposób korzystny, dlatego że no, ciepło, może tak powiem, ciepło ziemi w zasadzie jest wszędzie, w każdym miejscu, nie wszędzie jest możliwość tego wydostania tego ciepła, wydobycia tego ciepła, bo po prostu nie ma wody, może być odwiert suchy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. A Polski Punkt Widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.